Festiwal Graffiti i Sztuk Młodzieżowych, tym razem w Zielonkach. Gościło nas tutaj Centrum Integracji Społecznej oraz pobliski Park Wiejski, gdzie przez 3 dni mnóstwo warsztatów, jak zwykle pokazów, tańców, wystawa i różnych innych atrakcji, które tłumnie przyciągały tutaj młodzież. Byliśmy na wycieczce szlakiem krakowskiego street artu, która przygotowała także młodych warsztatowiczów do stworzenia swojego pierwszego muralu na pobliskim budynku byłej chlorowni. Możecie teraz przyjechać do Zielonek i zobaczyć, jak to wszystko tutaj wyglądało. A co się działo na innych warsztatach? Zobaczmy. Festiwal Graffiti i Sztuk Młodzieżowych już po raz drugi gości tańce hinduskie w swoim programie. Ciekawa jestem, co tak naprawdę dzieje się na tych warsztatach. Może zapytamy o to Anitę. Na dzisiejszych warsztatach było fantastycznie, bo przyszło bardzo dużo młodzieży i bardzo przyjemnie się z nimi pracowało, dlatego że w choreografiach bollywoodzkich często właśnie występują tłumy. Bardzo mało osób spośród dzieciaków miało tak naprawdę styczność z Bollywoodem. Kilka osób zaledwie oglądało film bollywoodzki i cieszę się bardzo, że mogłam im przekazać troszeczkę o tym, jak to się tak naprawdę tworzy, bo uczyliśmy się tego od podstaw. Troszeczkę przemyciłam takiej klasyki indyjskiej, indyjskiego tańca, dlatego że opowiada się historię za pomocą specjalnych gestów. To też zawarliśmy w choreografii, troszeczkę folku takiego ludowego z Indii i myślę, że młodzież się dobrze bawiła. Super, wszystko zakończyliśmy pokazem tanecznym Anity oraz całej grupy warsztatowej i już czekamy na kolejne edycje tych warsztatów. Wczoraj szlakiem krakowskiego street artu, dzisiaj komiksowy świat. Co powiesz o zajęciach, które prowadziłeś dzisiaj na festiwalu graffiti i sztuk młodzieżowych? No było super, jak zwykle, jak co roku. Miałem świetną, kreatywną, zaangażowaną grupę młodych ludzi, którzy chcieli się czegoś nauczyć. Nie zawsze rysowania komiksów, ale byli bardzo kontaktowi. Część stworzyła historie dłuższe, część krótsze. Niektórzy wyszli poza jedną planszę, nawet na 2-3. Niektórzy zamknęli się w 3-4 kadrach, więc bardzo duży rozstrzał, jeśli chodzi o podejście do problemu. Dominowały historie fantastyczne, osadzone na innych planetach, w lesie, na morzu, na bezludnej wyspie, ale też obyczajowe, takie o tym, jak to dzień w szkole na przykład wygląda. Więc bardzo, bardzo fajna grupa w Zielonkach, z kilku szkół okolicznych. Świetnie się bawiliśmy, uroczy dzieciaki. Bardzo mi się dobrze pracowało z nimi. No to super, cieszymy się, że tak fajnie wyszło i mamy nadzieję, że wrócimy tutaj do komiksowego świata też za rok. Chyba się podoba. W lesie. Dzisiaj omówiliśmy sobie takie podstawowe słowa związane z animacją klatkową, na przykład sceny, ujęcia, tego typu rzeczy oraz
tak jakby nakręciliśmy 3 proste animacje. Jak te animacje kręciliście? Opowiedz mi, jak to robiliście? Kręciliśmy je w ten sposób, że dzieliliśmy się na różne role. Były na przykład lalki, byli animatorzy. No i animatorzy ustawiali lalki tak jak należało. Pan Marcin potem robił zdjęcia tego. No i w ten sposób przy pół godzinie pracy powstawały na przykład 30-sekundowe filmiki. Byłam naprawdę przerażona, bo zobaczyłam mnóstwo jakichś czarnych postaci, zombie, jakichś potworów. Nie wiem, co to się stało. Może pani coś powie na ten temat? No cieszę się, że właśnie mieliśmy okazję uczestniczyć w warsztatach charakteryzatorskich z tematu zombie. Młodzieży nie trzeba było w ogóle zapraszać do aktywnej pracy, ponieważ oni na to jak na lato i tylko trzeba było tak naprawdę panować na tym, żeby sobie nie zrobili krzywdy. Ponieważ wbrew pozorom to jest fajna zabawa, ale czasami jednak z tymi charakteryzatorskimi elementami, materiałami trzeba uważać. Ale naprawdę pomysłów było mnóstwo, a że zombie może być takie wczesne stadium, krwiste, bo takie wysuszone, więc każdy puszczał wodze wyobraźni i tworzył takiego zombiaka, na jakiego miał ochotę. Czy to prawda, że nie potrzebujemy takich prawdziwych materiałów charakteryzatorskich do tego, żeby tak przerażająco wyglądać? Nie trzeba i wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie jest charakteryzatorem z zawodu, to nie warto inwestować, bo tego nie wykorzysta, materiały są bardzo drogie, więc wystarczy się zastanowić, co możemy wykorzystać z naszej kuchni. Dobrze, to ja biegnę w takim razie do kuchni. Do zobaczenia jutro. To już trzeci chyba dzień malowania muralu na festiwalu graffiti i sztuk młodzieżowych w Zielonkach. A to jeszcze nie koniec, prawda? Dokładnie tak. Trzeci dzień warsztatów. Fantastyczna grupa, która się świetnie wspisała. Zaskoczyli mnie poziomem. Ja słyszałem, że to jest grupa, która jest zdolna. Tak mi powiedział Artur po spacerze z nimi. Ale to, co oni wykonali, przeszli moje najśmielsze oczekiwania. Fantastyczna grupa. Świetnie się z nimi pracowało. No niestety to, co pozostało, to jeszcze moja ciężka praca. Dzisiejsze popołudnie i jutrzejszy dzień, żeby cały ten mural wykończyć. Natomiast bardzo się cieszę i z wielką dumą mówię to, że uczestnicy warsztatu również swoją pracę domalowali tam do tego całego obrazka. Wszystko się pięknie komponuje, uważnie słuchali i zasady kompozycji, i dobór kolorów, i to jak pracuje się z puszkami, z szablonami. Wszystko wykonali perfekt. No to rewelacja. Czyli to znaczy, że nie wszystko było tak jak w projekcie, tylko oni mieli okazję też dołożyć coś od siebie? Jak najbardziej. Mieli pole do popisu, mogli mnie zaskoczyć. Paru osobom się rzeczywiście udało mnie zaskoczyć. Świetnie wyczuli ten klimat, który wstępnie zaprezentowałem. Ale to jest ich dzieło, ich decyzje projektowe, które ja całkowicie szanuję i bardzo się z nich cieszę. Cały dzień mnóstwo muzyki, różnych dźwięków, skreczów. Co to dokładnie było? Były to warsztaty DJ-skie, turntablistyczne, można tak troszeczkę bardziej to sprecyzować. Pokazywałem dzieciakom podstawowe techniki scratchu, pokazywałem, czym jest beat matching, czym jest beat juggling i czym jest scratch. I opowiadałem o tym, z czym to się je, do czego co służy i tak dalej, i tak dalej. I jak dzieciaki reagowały? Potrafili coś zrobić? Czy na razie to czarna magia? Jak to jest, kiedy pierwszy raz się próbuje DJingu?
Na pewno w przypadku, gdy zaczynać, czy gdy próbowali, była sytuacja tego typu, że mieli problem z koordynacją, ale to jest normalne, to są nowe ruchy i oni muszą się tego nauczyć, ale było kilka osób, które naprawdę świetnie sobie radziły, jak na pierwszy raz. Byłem zaskoczony i gdyby one kontynuowały jakby naukę i chęć robienia tego, na pewno wróżyłby mi dobrą przyszłość, jeśli chodzi o DJing. Naprawdę dobrze sobie radzili. Nie wszyscy, niektórzy mają problem z rytmem jeszcze, ale nie było źle, nie było źle, naprawdę. Kto wie, no może na przyszłych festiwalach ktoś z dzisiejszych warsztatowiczów sam kiedyś poprowadzi warsztaty. Zobaczymy, będziemy robić więcej takich warsztatów, więc myślę, że będzie okazja do nauki. Wiadomo, że na festiwalu graffiti i sztuk młodzieżowych cały czas tworzymy, tworzymy i jeszcze raz tworzymy. Dlatego Sylwia wczoraj prowadziła zajęcia z twórczego pisania, a dzisiaj też z radości tworzenia. Co to były dokładnie za zajęcia? Może uzurpacją będzie twierdzenie, że bawiłyśmy się z dziewczynami w Marcela Duchampa, ale jednak powiem, to właśnie bawiłyśmy się w tego człowieka, który namalował wąsy Monie Lizie i dziewczyny tworzyły kolaże, próbując oswoić przestrzeń, w której znajdują się bohaterki namalowane m.in. przez Edwarda Hoppera, a wczoraj pisaliśmy, głównie bawiliśmy się stylem na podstawie słynnych ćwiczeń stylistycznych Keno, próbowaliśmy nadać indywidualne rysy bohaterom powołanym przez nas do życia. Między innymi dowiedzieliśmy się, że wystarczy wprowadzić wykrzyknik do wypowiedzi bohatera po każdym wypowiedzianym przez niego zdaniu, żeby wyszedł nam bohater, który cierpi na jakąś obsesję. Czyli wygląda na to, że oprócz uczestników tutaj warsztatów wczorajszych i dzisiejszych mamy tutaj mnóstwo różnych innych postaci i bohaterów, którzy pewnie tutaj gdzieś krążą wokół nas, bo powstali na warsztatach z Sylwią. No to teraz idziemy ich szukać. Bębny, dźwięki, rytmy. Co tym razem najlepiej zagrało? Słuchaj, wszystko dzisiaj dobrze zagrało. Naprawdę miałem kapitalną ekipę. No dzieciaki dały radę. Bardzo, bardzo zaangażowane, bardzo zdyscyplinowane i wiesz, czuć było tą taką zajawę, więc no, najlepsza sytuacja z możliwych. Nie ukrywam, że jestem dzisiaj po 2,5 godziny snu, bo graliśmy wczoraj w Warszawie koncert i zanim wróciliśmy było bardzo późno i naprawdę dostałem takiego kopa fajnego po tym warsztatach, więc było ekstra. No to super. Mam nadzieję, że następnym razem może pojadą z tobą w trasę, co? Słuchaj, tak, zdecydowanie mam taką nadzieję, że kiedyś do takiej sytuacji dojdzie. Dobrze, no to czekamy, będziemy obserwować, kto tam się będzie na koncertach pojawiać. Na dzisiejszych warsztatach teatralnych miałam 8 uczestniczek i próbowaliśmy różnych rzeczy, między innymi ćwiczeń na koncentrację, ćwiczenia na wyobraźnię związane z przygotowaniem takiego materiału, jakim jest gazeta. Okazało się, że jest bardzo twórczym materiałem do stworzenia różnych rzeczy, które mogą się nam przydać. Były też zadania aktorskie, głosowe i troszeczkę rytmiczne. No, mi najbardziej podobało się, kiedy krzyczeliśmy, bo wtedy mogliśmy wyrzucić z siebie wszystkie emocje, które w sobie dusiliśmy. No i to było dla mnie bardzo ciekawe przeżycie. Mnie najbardziej podobały się ćwiczenia na wyobraźnię i to jest moja taka oryginalna torba na fistaszki. Mi też się wszystko podobało. Było to bardzo ciekawe przeżycie i chciałabym to powtórzyć. Ja również jestem bardzo zadowolona z tych warsztatów. Bardzo dał mi też dużo różnych możliwości takich na wyobraźnię moich, bo na przykład dowiedziałam się, że z gazety można właśnie zrobić torebkę na fistaszki. Jeszcze mamy łyżkę. Zachęcam do takiej zabawy bawienia się gazetą, aby stała się całkiem czymś innym niż jest. Dziękuję bardzo. Indianie na festiwalu graffiti i sztuk młodzieżowych pojawili się raczej po raz pierwszy. Co dokładnie się działo dzisiaj na warsztatach? Dzieci poznały coś takiego jak na przykład aguayo, czyli chusty indiańskie. Poznali też kapelusze, skąd w ogóle te stroje wzięły u Indian, bo przecież wcześniej Indianie mieli na sobie pióropusze w Ameryce Południowej. Poznali instrumenty indiańskie, przedmioty codziennego użytku. Robili też pieczątki z gliny, takie typowe prekolumbijskie pieczątki używane za czasów Krzysztofa Kolumba. Poznali różne plemiona indiańskie, różnice między nimi, dowiedzieli się, co Indianie jedzą na przykład też. Poznali indiańską muzykę.
Super, czyli 1,5 godziny, a tyle informacji. Jak reagowali uczestnicy warsztatów? Trzeba było ich długo przekonywać do sprawdzenia, co się za słowem Indianie kryje? Bardzo szybko właśnie z zainteresowaniem głównym okazały się te przedmioty codziennego użytku i to, że Indianie wcale nie muszą wszędzie wyglądać tak, że mają na głowie pióropusz, tylko mogą mieć na przykład kapelusz. I też to na przykład, że dzisiaj melonik jest używany przede wszystkim u Indian, a nie tam, skąd melonik pochodzi. Super, czyli dużo nowych informacji. Mam nadzieję, że będziemy się na kolejnych edycjach dowiadywać jeszcze więcej. Zakończyły się właśnie warsztaty gospel. Jak było na tych warsztatach? Tam był bardzo fajny. To był bardzo, bardzo fajny, że śpiewała razem dzisiaj. Mhm. Czy było to jest coś nowego dla uczestników? Czy to były osoby, które już dużo razy śpiewały? Czy to byli uczestnicy całkowicie amatorzy? Myślę, że amatorzy tak, ale mam wrażenie, że wszyscy śpiewali wcześniej. Jakby to było, ale może nie śpiewali tego rodzaju muzykę. To może jest tak. To było bardzo fajne. Tak. No to mam nadzieję, że taka radość śpiewania i tyle dobrej energii pojawi się jeszcze na kolejnych festiwalach graffiti i sztuk młodzieżowych. I na inne gospelowe wydarzenia oczywiście. A jak najbardziej. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Błogosławcie Jego święte imię. Wschód słońca aż po zachód, cudzy pańscy chwalcie imię Pana. Cudzy pańscy chwalcie Pana, błogosławcie Jego święte imię. Wschód słońca aż po zachód, cudzy pańscy chwalcie imię Pana. Breakdance na festiwalu graffiti i sztuk młodzieżowych to już pewnie nawet można mówić, że pewna tradycja. Jak było tym razem? Super, o wiele lepiej niż ostatnio. Więcej chętnych, bardziej zwinnych chętnych, bardziej wysportowanych, dzieciaków chętnych do pracy, więc jest z kim pracować. Super, świetnie. Widzę, że nie brakuje ci osób z takich, z którymi byś mógł pracować. Powiedz, co dzisiaj było? Dzisiaj była przede wszystkim dużo energii, bardzo fajne dzieci, z którymi się naprawdę bardzo dobrze pracowało i był bardzo dobry kontakt z nimi przede wszystkim. Widzę, że w każdym wieku tutaj mamy artystów na scenie, a ty już długo ćwiczysz breakdance? 2 lata. 2 lata i już na scenie, a ty? Ja już 8 lat. A, no to już profesjonalizm, ale u nas zawsze sami profesjonaliści, więc tak było i też tym razem. Chcecie zobaczyć, co tak naprawdę powstało na budynku w Parku Wiejskim Zielonki? Przyjedźcie, zobaczcie sami. Z tej strony ta budka w ciekawy sposób gra z pewnego rodzaju przeźroczystością, ponieważ te 2 ściany tak naprawdę opowiadają o tym, co jest dużo, dużo dalej za tymi ścianami. Tutaj mamy nacisk na rekreację, mamy tą siłownię plenerową, mamy jazdę na rolkach i tym podobne rzeczy. To, co dzieje się kilkaset metrów dalej, tak naprawdę tam w samym parku. Z kolei na tej ścianie mamy widok na Kraków i daleko w oddali Tatry. To właśnie wszystko dzieje się z kolei w tamtą stronę daleko, daleko, więc mamy pewnego rodzaju grę urbanistyczną, przestrzenną, geograficzną na temat tego, jak się kierunki muralu przenikają z tym, co tak naprawdę dzieje się dalej.